Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Królik w Luna Parka, w Luna Parku. Sobota 22 marca 2014 roku, dzień, po którym coś z moją pamięcią zaczęło szwankować. Zapowiadała się jak każda inna. Z samego rana pojechałam na uczelnię. Studiowałam na Polipudzie dopiero od lekko ponad pół roku, a już zdążyłem pokochać to miejsce i zapisać się na dodatkowe zajęcia. Mimo że w nocy przesiedziałem trochę zbyt długo przy komputerze, przez co ziewałem niemiłosiernie podczas laboratoriów, cieszyłem się, że udało mi się wygramolić z łóżka, bo fakultety okazały się naprawdę ciekawe. O 20 zacząłem weekend i pojechałem na SGH po Monikę, moją dziewczynę, która również zapisała się na jakieś sobotnie kółko. Jej zajęcia kończyły się zawsze niedługo po moich i często o tej porze odbierałem ją z przedszkoły, a następnie wracaliśmy spacerkiem do jej mieszkania przy Rakowieckiej. Tego dnia wyglądała zjawiskowo. Jak tylko zauważyłem ją w tłumie przed budynkiem, serce zabiło mi mocniej. Zazwyczaj chodziła nieumalowana, lecz tym razem uśmiechnięte od ucha do ucha lico skryła pod bardzo przykuwającym uwagę makijażem. Długie ciemnoblond włosy, które zazwyczaj związywała gumką lub upinała, miała rozpuszczone i w pozornym nieładzie. Ale dało się zauważyć, że kilka kosmyków opadających na oczy znalazło się tam nieprzypadkowo. Pomimo faktu, że kalendarzowo mieliśmy sam początek wiosny, niebo było bezchmurne, a słońce dawało dużo ciepła. To też niespecjalnie zdziwiłem się, że Monika włożyła na uczelnię sukienkę. Ale co to była za kiecka? Widziałem ją pierwszy raz. Sięgała do kolan, przez co można było popatrzeć na zgrabne łydki i pozachwycać się nimi. Była cała czarna, a materiał ściśle przylegał do ciała, dzięki czemu można było rozkoszować się zarysem seksownych krągłości dziewczyny. Materiał lekko odsłaniał biust, więc można, a nawet trzeba było porozglądać się wokół i sprawdzić, czy któremuś studentowi nie należy się przypadkiem w nos za nadmierne, nie należy dać przypadkiem w nos za nadmierne wpatrywanie się, gdzie nie trzeba. Wisienką na torcie były buty, czarne czułenka na niewysokim obcasie, zwieńczone spiczastym czubkiem. Tej części garderoby Moniki również nie było mi dane wcześniej oglądać. Michał Biarda, Królik w Luna Parku. Polecam i do zobaczenia.